Cześć dziewczyny, więc dzisiaj taki szybki outfit of the day, ponieważ dawno nie robiłam takich filmików. Dzisiaj niedziela, jest upał na dworze, u mnie tutaj na laptopie pisze, że jest 28 stopni. Nie wiem jak jest jeszcze na dworze, bo jeszcze na dworze nie byłam. Więc wam pokażę jak jestem ubrana, jadę na obiad do rodziny. I wam pokażę jak się ubrałam. Więc mam na sobie takie, widzicie, czarne koraliki, takie. I te koraliki są wyciągnięte z mojej babci szafy, która już nie żyje. Więc one mają już trochę lat, te koraliki. Moje włosy są takie zwykłe, nawet ich nie prostowałam. Tylko po prostu tak jak wyschły, tak są i nic nie będę z nimi robić. Do tego mam kamizelkę, taką z Miluka. Ona ma tutaj taką z tyłu kokardkę. I tutaj dwie takie kieszonki. Zapinana jest na trzy guziczki. O! I do tego jest taka sukienka. I jak ja to rozetnę, to tutaj powinien być pasek taki. A i tą sukienkę mam... Kupiłam ją tu w Polsce w tamtym roku gdzieś na targu. Więc tak. Taka sukieneczka z tyłu, po prostu ona jest taka zwykła. Tutaj z przodu tylko ma takie marszczenie. I tutaj jest marszczona. Więc tak, aha, buty. Mam te moje balerinki, które kupiłam w Irlandii jeszcze. Już są trochę brudne, bo były nad jeziorem i w ogóle. I do tego będę miała tą torebkę. Znacie już ją. Więc to tak wszystko wygląda. Kolczyków żadnych nie mam, ale chyba sobie założę moje różyczki z H&M-u. Jeszcze nie mam, bo o to ucho mnie strasznie boli, bo wczoraj miałam... Mają takie długie złote kolczyki i normalnie strasznie mi to ucho po nich boli, więc nie wiem. Pierścionek, tylko ten mam. Nie patrzcie na moje paznokcie, bo są normalnie straszne. Ten mam tylko pierścionek. Więc tak. I to będzie chyba na tyle. Mam nadzieję, że się podobało. Oceniajcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do mojego konkursu na temat najlepszej fryzury wakacyjnej. I jeszcze zapomniałam w tym filmiku powiedzieć, że jak będziecie robić taki filmik albo slideshow, proszę o zamieszczenie tytułu konkurs na najlepszą wakacyjną fryzurę u Lady Love. Więc dziękuję i zapraszam was do konkursu.